Dzisiaj rozpoczynamy Europejski Tydzień Mobilności. Jest 16 września i robimy Parking Day. To znaczy odzyskujemy przestrzeń, która zwykle jest zajęta przez samochody dla pieszych, po to, żeby pokazać, że w takiej przestrzeni, którą no, powiedzmy, tracimy na co dzień, może się dziać bardzo dużo ciekawych rzeczy, więc mamy kiermasz rękodzieła, mamy strefę gier planszowych, stoiska z pamiątkami z Łodzi. Po prostu dobrze się bawimy, fajnie się czujemy ze sobą w takim miejscu, gdzie nie mielibyśmy szans się przecisnąć po prostu, gdyby tutaj było normalne użytkowanie, czyli gdyby stały auta. W czasie tegorocznego Parking Day'a organizowany jest kolejny, już piąte w tym roku, spotkanie z cyklu Café Rock. Spotkanie dotyczy inicjatywy obywatelskiej, czyli jak załatwić na przykład nowy stojak, drogę dla rowerów, czy zgłosić problemy z infrastrukturą rowerową. Spróbujmy potraktować się jako ludzi, którym zależy na tym, żeby rozwiązać te sprawy. Ja apeluję o taki nieagresywny sposób pisania. Dlaczego? Dlatego, że każdy jest człowiekiem i to wyzwala czasami taką inne emocje. Bo nie wyzwalajcie złych emocji. Na Placu Wolności już po raz szósty otworzyliśmy wszystkie muzea w tym samym czasie. Tym razem poświęciliśmy dzień zrównoważonemu transportowi. Różne atrakcje związane właśnie z tygodniem zrównoważonego transportu, od zabytkowego tramwaju, który tutaj przez Plac Wolności jeździ, autobus komunikacji miejskiej, już zabytkowy, rowery, bicykle i inne atrakcje związane właśnie ze zrównoważonym transportem.